Szanowni Państwo, witamy w pierwszej katedrze i klinice kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rocznie w klinice hospitalizowanych jest ponad 6 tysięcy pacjentów kardiologicznych. Od ponad 20 lat prowadzimy całodobowy dyżur leczenia inwazyjnego zawału serca. Rocznie wykonywanych jest ponad 1000 przezskórnych zabiegów stentowania tętnic wieńcowych, w tym ponad 650 w zawale serca. Systematycznie rocznie liczba przezskórnych zabiegów szczepiania zastawek aortalnych i mitralnych w wadach serca. W zakresie elektroterapii wykonujemy ponad 1000 zabiegów rocznie, w tym zabiegów ablacji, implantacji stymulatorów i kardiowerterów defibrylatorów, implantacji stymulatorów bezelektrodowych i kardiowerterów defibrylatorów podskórnych.